Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w ulubieńcach ostatnich kilku miesięcy. Mam sporo produktów do pokazania, więc nie będę tutaj przedłużała. Przejdźmy od razu do sedna, bo mamy rzeczy do... Mam jakieś akcesoria, tak zwane amerykańskie, ciężko dostępne kosmetyki, sztuk dwie. Mam rzeczy do włosów, do pielęgnacja, maseczki, płatki, co to jest, makijaż, pędzel, zapach, no jest tego sporo. A ja mam jakieś pół godziny, żeby to nagrać i mam nadzieję, że mi się uda, bo jak nie nagram tego dzisiaj, to nie wiem, kiedy nagram ten filmik, także lecimy z tym tematem. Ulubieńcy, no się pojawia już teraz regularnie, to nie będzie teraz tak znowu, że to ulubieńcy jesieni na początku zimy. Nie, już mam nadzieję, że ten taki, wiecie, filmik z ulubieńcami będzie regularnie się pojawiał tutaj na kanale i jeśli lubicie kupować kosmetyki z mojego polecenia, to jestem przekonana, że w wielu kategoriach coś fajnego znajdziecie. Zacznę może od takich największych ulubieńców w kategorii makijaż i są to zdecydowanie bezdyskusyjnie, od razu wiedziałam, że Wam pokażę róże marki Rode. Mam odcień Toasted Teddy i Sleepy Girl. Mam na sobie odrobinę Toasted Teddy. Jest to bardzo taki to jest taki dosyć neutralny odcień, bo można go budować, może być taki półtransparentny. Ja mam go teraz na sobie i myślę, że on bardzo, bardzo ładnie, bardzo świeżo i mam go połączonego z bronzerem, też z moim ulubieńcem NARS, nie NARS. MAC Harmony rozświetlacz to jest Lovely Gold, czyli taki bardzo szampański, bardzo ładny kolor, ale jeśli byście były opalone i miały całkiem inne tutaj, wiecie, gdzieś tam podtony niż ja na chwilę obecną, kiedy już praktycznie inaczej są, polecam sobie, nie mam w ogóle, mam lekko paloną buzię, to tak wygląda swatch, ale nikt tak tego produktu nie nakłada, także pamiętajcie, że to jak na swatchu coś wygląda, no to będzie inaczej wyglądało po wyblendowaniu. Ja naprawdę nie daję tego produktu dużo i on daje taki właśnie półtransparentny, bardzo zdrowy, ładny odcień. Można ten kolor właśnie, można ten róż budować, można go nałożyć palcami, można go nałożyć pędzlem, gąbką na podkład, pod podkład. Naprawdę można się tutaj bawić tym, tą intensywnością, tym wykończeniem. Na wakacjach też miałam minimalną ilość kosmetyków ze sobą, ale miałam też ten róż i na przykład na taką opaloną buzie. Też nakładałam go w większej ilości, dawałam go też trochę na powieki, na usta, taki właśnie fashion, monochromatyczny look. Od razu już powiem, ja te produkty zamawiam bezpośrednio na stronie Rode USA. Niecałe 2 tygodnie idzie paczka, 7 funtów kosztuje wysyłka, powyżej jakiejś tam kwoty ta wysyłka już jest darmowa. Bardzo produkty lubię i dla mnie są najlepsze róże ever, jakie w życiu swoim używałam. Po prostu uwielbiam je. Wszystko w nich uwielbiam. To pakowanie jest takie śmieszne. Bateria rozładowana. No nie, ale mam akumulatorek. Mam akumulatorek, także ja mam tylko chwilę, żeby to nagrać. Technologia mnie nie powstrzyma. Także poczekajcie chwilę. Dawam trochę więcej mocy. I czekajcie, odłożę ten Toasted Teddy. Relacje wyróżnione na Instagramie, linki 2, tam jest rozpisana cała ta kolekcja pod kątem analizy kolorystycznej, więc jakbyście chciały sprawdzić, który dla Was, to już to zrobiłam. Wymienione. Czekajcie, jak ja tu siedziałam. Jest ok? Dobra, lepiej nie będzie. Drugi odcień, który chcę Wam pokazać, to jest odcień Sleepy Girl, czyli przepiękny, to już taki typowy właśnie mauve, chłodny odcień takiego brudnego różu, który również można stopniować. One swipe do światła, do cienia, ale mówię, patrzcie zawsze po wyblendowaniu na kolorach wyglądają. Można go dokładać, jest bardzo fajnie pigmentowany, można palcem, można bezpośrednio z opakowania, można gąbką. Na każdy sposób wygląda dobrze. Można efekt budować, może taki właśnie bardziej półtransparentny. O, siup, siup, siup i tap, tap, tap. Siup, siup, siup i tap, tap, tap. Bardzo go lubię, bardzo go lubię. Rewelacyjne produkty. Nie mogę się doczekać, co tam dalej Hailey produkuje. No, na pewno kupię. Mam też od niej ten peptydowy balsam do ust, który bardzo lubię, który świetnie ustanawia, że daje piękny glow, naprawdę taki super juicy, juicy lips. Ale też najczęściej z takich kolorowych właśnie tych peptydowych balsamów używam odcień Salty Tan. On ma takie lekko różowe zabarwienie. Teraz sobie przypomniałam, że miałam też rozpisać te peptydowe błyszczyki pod kątem analizy. Nie zrobiłam tego jeszcze. Ja muszę mieć vibe i flow na robienie takich różnych rzeczy, bo wtedy i grafiki mi ładniejsze wyjdą i wszystko. Więc tak wygląda ten produkt na swatchu, czyli jest taki półtransparentny, w różowe tony wpadający, taki mauve, ale nie daje bardzo dużo koloru.
Więc szkoda, bo musiałam użyć tego koloru więcej. Co nie zmienia faktu, że go absolutnie uwielbiam, z konturówką Victoria Beckham trójka, czy nawet tak solo nałożony, no coś cudownego. Tutaj już tak naprawdę potem nawet widać by było z użycia, bym go tak ścisnęła. To już myślę, że jakąś, nie wiem, 1/5 z niego wycisnęłam. Bardzo, bardzo lubię, bardzo ładnie usta nawilża. Ja lubię takie błyszczące, zdrowe usta, ale jak chodzi o takich ogromnych ulubieńców w kategorii usta, to zdecydowanie w okresie takim, powiedziałabym, czerwiec, lipiec, to był Benefit. Tutaj ogromnego zużycia nie ma, bo ten produkt też jest bardzo, bardzo wydajny. To jest jeszcze wersja miniaturkowa. I to jest produkt, który namiętnie używałam właśnie będąc w Paryżu, więc kiedy to ja byłam? W czerwcu. W maju byłam w Nowym Jorku, tak, więc to jest taki w czerwcu kupiony produkt. Mam go też teraz trochę na sobie, już jaką resztku nie, bo nakładałam go jakieś 2 godziny temu, w międzyczasie coś tam jadłam i piłam, więc tak wygląda już po dłuższej chwili na moich ustach. Można oczywiście go dokładać, można z konturówkami, można solo, można naprawdę się bawić. Na policzki też można go nałożyć, jak jesteście opalone czy na wakacje, to jest bardzo fajny produkt. To jest produkt, który jest na rynku chyba od lat 70. i myślę, że on nie zniknie z półek marki Benefit. Bardzo go lubię, nie przesusza ust. To jest taki efekt, jakbyś dopiero sobie zrobił usta właśnie, wiecie, kwasem hialuronowym i one są właśnie takie bardziej nabrzmiałe, takie bardziej sexy, takie całuśne. To taki mam wrażenie, że jest kolor, który się już ściera po tym, po Benetincie. Usta sobie robiłam niecały rok temu i powiem, że cały czas mi się ten efekt podoba, a jak piję jeszcze więcej wody, to one są wszystkie bardziej, wiadomo, całuśne. Także Benetint to też był ogromny, ogromny ulubieniec. I jeszcze jeden ulubieniec, jeśli chodzi o kategorię makijaż, to jest błyszczyk marki Fenty Beauty w odcieniu Riri. Też bardzo dużo z Was wiem, że go kupiło. I jeśli zastanawiałyście się nad tym produktem i patrzyłyście na niego w internecie, to teraz możecie być zdziwione, co ja Wam pokazuję. Więc ja już nieraz mówiłam, czekajcie, coś mi tak tutaj od skarpetka mi się odgniotło i tak mnie od gumki swędzi. Ale ulga. O. Ja Wam wielokrotnie mówiłam, że to, jak on wygląda w internecie, a jak wygląda na żywo, to są dwa różne kolory. Żebyście się nie sugerowało tym, jak sobie klikniecie na stronie Bootsa Fenty Beauty Riri, to Wam wyjdzie całkiem inny kolor, a on wygląda w ten sposób. To jest takie na zasadzie moje usta, tylko jakieś takie 2-3 tony ciemniejsze. Jeśli lubicie na co dzień właśnie taki naturalny kolor ust, to to jest coś cudownego. Namiętnie go nosiłam, namiętnie na okrągło. Bardzo go lubię, jak gdzieś, nie wiem, jadę i się pakuję, to zawsze mam pewność, że po prostu go wrzucę, bo to jest taki produkt, o którym ja mówię, nakładam go bez myślenia i bez patrzenia, bez konturówki, bez niczego. I już. Może nie tego teraz nakładała na Benetint, no bo to jednak, wiecie, to jest taki bardziej czerwony, to jest taki bardziej mauve, więc niekoniecznie. I jeśli chodzi też o oczy, czy nie oczy, o makijaż, to nie zliczę ile razy w tygodniu mam pytanie, Ania, co masz na linii wodnej? Ania ma od jakichś 2 lat na okrągło to samo, bo ja jestem taka, że jak coś lubię, to raczej nie szukam, nie zmieniam, tylko używam to, co mam. Inglot 05. Tuż też jakieś 3 godziny temu się pomalowałam i cały czas to jest na linii wodnej. Raz mi się trzyma lepiej, raz mi się trzyma gorzej, nieraz mi się trzyma przez cały dzień, nieraz jak mam takie oczy bardziej wrażliwe, czy gdzieś tam, wiecie, bardziej mrugam, to mi po prostu szybciej schodzi, więc wiadomo, u mnie raczej się utrzymuje bardzo dobrze, w Bootsie można kupić, tutaj w UK i też kiedyś pamiętam, że był na promocji za chyba 5,5 funta, bo normalnie jest za 11 funtów. To jest dużo, ale jeśli macie na rok używania, no to wcale dużo nie jest. Cost per wear wtedy jest bardzo, bardzo niski. I z takich ulubieńców makijażowych to też jest powrót do bronzera, czyli MAC Harmony, bardzo, bardzo lubię. Mam go też teraz na sobie właśnie w tym połączeniu z różem Road, Toasted Teddy i rozświetlaczem z Lovely Gold, który jest taki właśnie bardzo szampański, pomimo nazwy. Także bardzo, bardzo lubię ten bronzer. Też go przez ostatnie miesiące namiętnie używam jako mój cień do powiek, więc jeśli jesteście takim samym tym kolorystycznym jak ja, czyli Cool Summer, Dark Summer, Ciemne Lato, Lato z podtypem Zimy, różnie to jest nazywane, z tym, że ja wolę tę nazwę bardziej Ciemne Lato, albo tam True Summer, Dark Summer, to
jeśli coś na mnie dobrze wygląda, na Was też będzie. Także to jest bronzer, który bardzo polecam. Ma bardzo proste, minimalistyczne opakowanie, no bo to jest marka MAC, to jest marka dla makijażystów, dla wizażystów, którzy chcą lekkie opakowania, którzy będą widzieli produkty, które wyciągają. To nie jest fancy, szmancy i duże opakowanie, ale ja sobie to opakowanie cenię, bo właśnie też jest lekkie i tutaj, wiecie, nic mi się nie pobije. Produkt jest niesamowicie wydajny, też bardzo często na jakichś promocjach, na zniżkach, bardzo też często widziałam właśnie, że MAC jest na super ofertach na stronie ASOS-a. Więc jakbyście kiedyś szukały, to tam sobie też sprawdźcie. I pędzel, który myślę, że wiele osób już może Wam gdzieś polecało, może już go widziałyście. Ja będę kolejną, która powie, że to jest najlepszy pędzel ever, chyba jaki używałam. Bardzo multifunkcyjny. Make Up by Mario F4. Pędzel dwustronny do podkładu, do różu w kremie, do bronzera w kremie, do rzeczy pudrowych, do rzeczy suchych. Naprawdę można cały makijaż z nim zrobić. Gdybym miała dwa takie pędzle, to myślę, że bym cały makijaż twarzy zrobiła. Naprawdę jest fantastyczny, jest rewelacyjny i myślę, że jest warty tych pieniędzy. To są drogie pędzle, ale naprawdę są rewelacyjne. Ja po prostu uwielbiam. Tak samo, nie wiem, jak Embrasze, Hakuro z Ewa Matki swoje, gdzieś takie pojedyncze, ulubione pędzle. Bo na przykład do tego MAC Harmonii absolutnie kocham Embrasz od Maxineczki, to jest dwójka. I patrzcie, już ja ten pędzel mam lata. Ja jakoś chyba w okolicach po ślubie go kupiłam. Nie wiem, 7-8 lat temu, 10 lat temu, nie wiem ile te pędzle mają, kiedy ta kolekcja wyszła, ale patrzcie, jest teraz użyty, używany, w sensie jest brudny, ale dalej jest, patrzcie, to logo, ta MK jest widoczna. Tutaj nawet na tym numerku 02 jeszcze trochę jest tego śladu. Także to był jeden z tej kategorii, bardzo drogi pędzel, ale bardzo, bardzo dobry. Taki, który po prostu, no, rewelacyjnie nakłada produkty, też jest fajny do takiego mniejszego opakowania, ale jeśli ogólnie jesteście na etapie, potrzebuję taki jakiś multifunkcyjny pędzel z wieloma też formułami, jak chodzi o podkładą, się super sprawdza, no to ten Make Up by Mario jest po prostu petarda, rewelacja. Może teraz zapachy, bo mam dwa. Po pierwsze, zapach, który już kiedyś miałam, który jest dla mnie taki bardziej właśnie, to jest unisex, bardziej męski, ale też się w nim czuję bardzo tak sexy, pewnie siebie i kobiece i tak właśnie, tak wiecie, tak dodaje mi tego czegoś. I co prawda to taki zapach właśnie mówię bardziej jesienny, ja go kupiłam w maju lecąc do Nowego Jorku, bo wiedziałam, że na Heathrow po prostu będzie o wiele tańszy. Oh, bo markę Byredo jest bardzo ciężko kupić z jakąś zniżką, a po co płacić pełną cenę, jak możecie kupić ze zniżką. W sumie te dwa zapachy, które mam teraz tutaj w ulubieńcach, to kupiłam z takimi zniżkami, że dałam w sumie jakieś, nie wiem, 60 funtów mniej za obydwa, także no, mówię, nie płacimy pełnej ceny, więc na lotnisku udało mi się go kupić, wącham, to od razu przypomina mi się Nowy Jork, cudowny zapach, naprawdę cudowny, mało letni, mówię taki bardziej na teraz, taka przejściówka, jesienno-zimowa, elegancka. Na Andrzeju też go lubię, ale no tutaj jest wyjątkowy. Nie wiem, czy znacie, czy nie znacie. Polecam Wam powąchać, bo nie ma porównania. Nie mam innego zapachu, który bym powiedziała, o, podobno tego z Byredo, co kiedyś miałam. Ogólnie Byredo te zapachy są też takie, no są takie fikuśne, bardziej takie wyszukane, bym powiedziała. Ale jakbym przeczytała Wam opis Byredo, to nie wiem, czy byście w ogóle miały wyobrażenie tego, jak on może pachnieć, bo jest bardzo wyjątkowy. Mokry, deszczowy, elegancki, barowy, randkowy, ale też do pracy, dla kogoś na wysokim stanowisku, ogarniętego, z celami, nie wiem. Ja od razu, jak ten zapach wącham, to ja widzę scenę, widzę randkę wieczorem, która się odbywa w jakimś takim eleganckim klubie, gdzie są wysokie stołki, dużo drogiej whisky za elegancko ubranym barmanem, no nie wiem. Od razu to nie, że jak to pachnie, tylko od razu właśnie widzę jakąś tam scenę. Bardzo wyjątkowy zapach, bardzo, bardzo wyjątkowy zapach. Także polecam. No i coś, co tak naprawdę kupiłam kilka tygodni temu, ale absolutnie kocham, uwielbiam i po prostu miłość od pierwszego powąchania. I to jest koniak, cynamon, pralinka, wanilia, jakieś tam jeszcze chyba inne drewniane nuty. Bardzo zapach lubię, bardzo zapach lubię. Za każdym razem mam go na sobie, to ostatnio ktoś mnie pyta, przepraszam, czym pachniesz, co to za zapach, wow, jak pachniesz, i ktoś po prostu czuje, że mnie wącha. I ja już go tak nawet widzę, że trochę zużyłam, ale go sobie w ogóle nie żałuję, bo sobie zażyczyłam właśnie od Andrzeja na moje urodziny. Urodziny jeszcze nie miałam, ale ja Wam już o tym mówiłam, że ja prezenty na urodziny przyjmuję na miesiąc przed, na miesiąc po.
Więc jak tylko wróciłam z Polski, to sobie zażyczyłam od Andrzeja, też jedna z Was użyczyła mi swojej zniżki na Cult Beauty, więc no kupiłam go w sumie tam 30 łaponów funtów taniej wyszło, czy nawet więcej. Była jakaś tam zniżka z Cult Beauty, plus tam właśnie jeszcze od Was dostałam jedną, także coś cudownego, coś pięknego, ciepły, otulający przejściowo, jesienno-październikowo, wrześniowy zapach. Ja bardzo czuję ten cynamon i ostatnio właśnie z kimś rozmawiałam, mówię, że tutaj właśnie tak czuję ten cynamon, taką szarlotkę, to ciasto, a ktoś mówi, nie, to w ogóle nie ma tutaj cynamonu w tym zapachu. Mówię, no nie, no ja czuję bardzo mocno cynamon, plus właśnie sprawdzam sobie jeszcze nuty i opis, no to w tej drugiej części opisu zapachu na pierwszym miejscu jest cynamon, czyli dobrze czułam. No ale wiadomo, każdy czuje zapachy inaczej, no i wiecie, nie ma tutaj co dyskutować. Dalej może kategoria ciało. Do ciała kupiłam drugi raz peeling z marki Ziaja, to jest tak Dine Skin, olejkowy peeling do ciała z kruszoną muszlą. I to jest taki disclaimer. To jest peeling taki średni w kierunku mocny, ja go używam na suche ciało, po prostu rozwieram się, wchodzę do wanny, biorę peeling, wydrapię się, wiadomo, woda i jak go spłukam, to naprawdę czuję takie fajne nawilżenie, więc po nim już się nie nawilżam, ale on zostawia dosyć mocny zapach po sobie na skórze, nie, powiedziałam to pewnie źle, ale ja rano dzisiaj jeszcze wstałam i czułam, mówię, czuję, że ten zapach w pościeli po prostu, że pościel przeszła tym zapachem, nie każdemu ten zapach się będzie podobał, więc taki jednak dosyć mocny, ale mi się podoba, więc nie wiem, może pierw powąchajcie, nie kupujcie tak w ciemno, żeby nie było, kogoś głowa po tym boli, bo to jest taki zapach, nie chciałabym może takich perfum, takiego balsamu, ale to, ile tego zapachu zostaje po użyciu, to mi nie przeszkadza, jak raz na jakiś czas sobie po niego sięgam. Zużycie myślę, że już mi samo za siebie, jest naprawdę bardzo fajny. Ja go kupiłam, udało mi się na lotnisku w Gdańsku, jest taka mała drogeria i tam akurat było jedno opakowanie. Gdyby było, nie wiem, 4 czy 5, to wziąłbym pewnie wszystkie, ale pani wie, że jest ostatni. Także no też wiecie, Ziaja, tani produkt, 300 ml, naprawdę wydajny. Jeśli, nie wiem, robię sobie na przykład samopalacz, w sensie chcę nałożyć sobie samopalacz, no to wiadomo, że pierś porządnie właśnie wyplinguje wieczór wcześniej, także cieszyłam się, że o, jest chociaż jedno opakowanie. Także jak szukacie peelingu i takie trochę mocniejsze zapachy Wam nie przeszkadzają, to polecam, bo naprawdę można się nim porządnie wydrapać. Także jeszcze raz pokażę. Tak wygląda opakowanie. To jest moje drugie opakowanie. Naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Teraz może dwie takie saszetki. Myślę, że nikogo nie zaskoczę tym, co tutaj pokażę, czyli maska kokosowa z Ziai. Najtańsza jest w Saversie za 2,19 funty. W Butcie też często jest na promocji za tam około 2,5 funta, 2,90. Bardzo mocno nawilżająca, rewelacyjna maska, pachnie jak pina colada. Świetnie nawilża, powakacyjna, jak macie, wiem, kaca, jesteście chore, zmęczone. Super mocne nawilżenie. Ja sobie po prostu leżę w wannie, nieraz tak po 30-40 minut ją trzymam, a później jeszcze, bo na cały czas jest taka mokra, daję sobie jeszcze tak na szyję, na dekolt i dalej leżę, się relaksuję i tak sobie myślę, nawilżaj się. Cudowna jest ta maska, naprawdę użyłam już tych masek chyba, nie wiem, z 30. Także bardzo, bardzo Wam polecam, zawsze mam jakąś w zapasie. No i coś, co też teraz właśnie do Gdańsku kupiłam w hurtowej ilości, czyli płatki z Perfekty, takie właśnie chłodzące, takie cool. Jeśli jesteście zmęczone, niewyspane, naprawdę macie te śnicy pod oczami lub robić sobie makijaż i chcecie dać sobie płatki pod oczy, to te są świetne, bo je właśnie przyklejacie, bardzo łatwo one też schodzą i one naprawdę chłodzą. Nie wiem, czy one są w składzie. One, ktoś mi tu mówi, że one są jakimś olejkiem miętowym, czy nie wiem, może zaraz coś bredzę. Ale naprawdę są świetne. Hydrożelowe płatki pod oczy, błyskawicznie usuwają ostanki zmęczenia, opuchlizny, cienie pod oczami i drobne zmarszczki. Drobne zmarszczki to bez przesady, ale odświeżają oko, ściągają tą opuchliznę i naprawdę ta skóra też jest taka fajnie lekko nawilżona. Bardzo, bardzo fajnie. Ja kupiłam za 2,99, kupiłam chyba w sumie z 20 opakowań i trzymam je w lodówce. One same w sobie są chłodne, ale ostatnio miałam taką noc, że spałam 3 godziny i wstałam rano, mówię, przewyglądam jak borsuk, czy nie wiem, borsuk? Borsuk ma takie pod oczami, albo jak panda. No, po prostu wyglądałam tak, albo ktoś mi po prostu... Ktoś by mi gonga strzelił. Mówię, matko, mówię, jakie mam te oczy. Dwa korektory myślałam, że mi nie pomogą, ale z tymi płatkami było lepiej. Także można sobie je przykleić, można chodzić, biegać, skakać, nie wiem, fikołki i one się trzymają. Także bardzo, bardzo polecam. Bardzo, bardzo, bardzo rewelacyjne produkty. I teraz może pielęgnacja skóry.
od 4 lat pokazuje to samo, ale no to z kolei opakowanie troszkę jest zużyte w połowie, więc Wam przypomnę może, że marka Fresh ma taki produkt, który ja używam jako swój pierwszy krok w pielęgnacji. Jak pewnie widzicie, jest taki właśnie dwufazowy, więc zawsze przed użyciem po prostu sobie wstrząsnę, na wierzch dłoni kilka tam kropli wypluję, od razu na skórę, twarz i adekolt i na to serum i krem. To jest produkt świetny dla tych z Was, które mają skórę taką normalną w kierunku suchej, ale nawet jak macie skórę przetłuszczającą się, a chcecie dać coś takiego pierwszego, mocno nawilżającego, co się szybko wchłania, też będzie bardzo dobry pomysł. Albo jak macie klientki i malujecie, to to naprawdę warto mieć, bo jak ja też właśnie robiłam jeszcze makijaże i warsztaty, to zawsze to miałam przy sobie w kosmetyczce. Dziewczyny to naprawdę bardzo lubiały. No i też to jest produkt bardzo wydajny, też często na Fresha są promocje, więc ja już kiedyś próbowałam żyć bez niego, ale zaraz wracam z podkulonym ogonem i kupowałam kolejne opakowanie, także bardzo ten produkt lubię, to 100 ml, nie wiem sobie nawet na ile on mi wystarczy. Myślę, że takie dwie butelki w ciągu roku kupuję, ale to jest coś, co naprawdę świetnie mojej skórze służy, więc jak właśnie otworzyłam dzisiaj tą szafkę z pielęgnacją i mówię, Kills, teraz wróciłam do sensu Mare, skończyłam znowu tacze, pod oczy, wszystko co czas to samo, ale mówię, może Wam przypomnę o tym Freshu, bo teraz w takim okresie właśnie jesiennym, kiedy będzie troszkę bardziej, wiecie, ogrzewanie chodziło, kiedy skóra się będzie może przesuszała, to o, ASMR, to to jest coś, co myślę warto sobie kupić i przetestować. No i teraz mam taką polecajkę z serii Niestety, bo ja miałam na początku takie mieszane uczucia, bo w sumie nie wiedziałam, czego się mam spodziewać, ale widzę różnicę, jak ten produkt używam. I nawet jak mojemu Szymonowi buzie tym żelem, to też widzę, że na niego to dobrze działa. Więc niestety, jest to ten zestaw od Victoria Beckham. Ja go kupiłam jakoś na początku roku i powiem Wam, że tak, tutaj mamy... To było takie duo. Kupując to duo, wpisując się tam do newslettera z minus 15% zniżki, co już jest dużą zniżką, bo to jest bardzo to jest drogie, no to jest Vicky. To jest żona Davida. I właśnie od Victoria Beckham Beauty wiecie, że kocham i uwielbiam absolutnie kreski do oczu. Już tyle razy o tym mówiłam, że postaram się na razie, wiecie, nie mówić o nich. I teraz tak, ona jak wypuszczała te produkty, to powiedziała, że ona postanowiła właśnie wpuścić coś takiego, ponieważ szukała zawsze na rynku produktów odpowiednich do jej wrażliwej skóry. Nie mogła niczego znaleźć. No i z tym takim... dermatologiem czy lekarzem, no jest tam takie znane nazwisko, którego nigdy nie potrafię zapamiętać, Antonio Andreas, coś nabychła jest to nazwisko, on ma takie bardzo drogie kremy i oni chyba właśnie razem stworzyli te produkty, te składy i ogólnie są to produkty do demakijażu, dwa kroki, mamy olejek i właśnie żel, albo to po prostu może być na rano. Szkoda, bo to jest tylko 100 ml, ale tak naprawdę jak myślę, ile kosztuje tacza teraz, nie tacza, tylko Oskia, to jest dosyć podobna półka cenowa, jeśli myślimy o jednym produkcie. Teraz już można kupić chyba też osobno, jakieś do nich napisałam, czy można kupić sam, wiecie, samo uzupełnienie, albo czy można z pustym opakowaniem iść na wyspę, bo na przykład w Selfridges są wyspy właśnie marki Victoria Beckham, czy można sobie właśnie zrobić taką dolewkę. Na chwilę obecną, z tego co wiem, to jeszcze nie można, szkoda. Bo jednak dużo takich marek premium ma taką opcję. I jeśli macie właśnie skórę wrażliwą, skłonną do podrażnień, czy skłonną do jakichś właśnie, nie wiem, tam wyprysków i tak dalej, to jest bardzo fajna propozycja. Kilka osób, jak gdzieś właśnie to miałam na wyjazdach, dziewczyny próbowały, to mówiły, że no faktycznie buzia po tym jest taka, o, ale fajna. Tylko tak. Olejek do makijażu, on jest taki, tego tak nie będzie widać, ogólnie bardzo ładne opakowanie, to jest tylko 100 ml, to jest jakby takie szczelniejsze, to jest taki bardziej jakby gruby plastik, ale fajne na podróż, bo też po 100 ml i też nie jest to jakieś bardzo ciężkie, no bo nie jest to szkło, no tutaj się nic nie pozdzierało, no jest to mega prestiżowe, no mega piękne, mega eleganckie, mega wow, mega wszystko to jest, mega, poza ceną. I powiem Wam tak, że olejek sam w sobie jest bardzo fajny, bo ja na przykład jeśli chodzi o demakijaż, nie używam tego, to nie jest tak, że tu używam od stycznia, czy od lutego, czy od marca i to jest tak małe zużycie. Nie, to są moje produkty na wyjazdy, kiedy sobie chcę wziąć coś fajnego, kiedy nie muszę myśleć o odlewaniu produktów, tylko mogę sobie po prostu tak wrzucić i zabrać ze sobą, tak? To o wiele szybciej bym to zużyła. Więc tak, olejek do demakijażu jest taki...
dosyć wodnisty, bezzapachowy, więc ja jeśli robię sobie ten makijaż tymi produktami, to pierwszy robię ten makijaż oczu dwufazówką, a później z buzi po prostu biorę dwie pomki olejku, masuję, później tam wiadomo hot cloth, ściereczka, wszystko sobie ściągam i już ta buzi jest taka fajna, mięciutka, ale żeby też zmyć olej, to biorę ten drugi produkt. I ten drugi produkt to jest naprawdę coś fenomenalnego. On jest taki bardzo rzadki, taki właśnie wodnisty, taki mleczny w kolorze i to jest produkt właśnie z, czekajcie, to chyba z kwasem lactic acid, z kwasem mlekowym, tak? Może coś teraz źle mówię, ale podlinkuję, to sobie możecie sprawdzić opis, jeśli to Was interesuje, w sensie skład. I to są produkty bezzapachowe. I przez to, że to jest zapachowe, jeśli chodzi o cały ten skład i że to właśnie takie problematycznej skóry jakby skierowane, to ten zapach tutaj nie jest luksusowy, nie jest przyjemny. To pachnie octem. O, mi się to z octem kojarzy. Jak nóż, jakbym, nie wiem, miał. Nie, no takie trochę octowe. Więc w pierwszej chwili mówię, co to za cholera? O, tutaj widać właśnie ten kolor. On jest taki właśnie, mówię, taki mleczny. Zostało mi go już dosłownie tutaj tyle. I powiem Wam tak, że ja z ciekawości, wiedząc jaki to jest skóry, użyłam to kilka razy, kilka dni z rzędu na skórze mojego Szymona i różnica była w tym, jak jego skóra wyglądała. Ja mówię, no hit. Mówię, żebym ja na Tobie używała Victoria Beckham i widziała różnicę, fajnie, dobrze i niedobrze. Bo wiecie, no chłopie, masz no 17 lat, a Victoria Beckham taka, wiecie, bardziej dla dziewczyn w moim wieku. No ale nie mam takiej takie skóry jak on, ale faktycznie ja już po kilku dniach widziałam różnicę. Nie wiem, czy to akurat po prostu tak się zdarzyło, że jego skóra miała też lepszy okres, czy to faktycznie już ten cleanser robił jakąś różnicę. To tylko w sześcielbie. Ale ja tą różnicę w jego skórze widziałam. Po użyciu rano tylko tego produktu moja buzia jest tak mięciutka, tak fajniutka, jest taka po prostu, się można kiziać. Ja mówię, no nie. No dobrze i niedobrze, bo wiecie, drogie. Ale tak na zasadzie drugie do zużycia, czy drugie do kupienia ponownie. Więc może jeszcze kiedyś się skuszę na ten duet. Bo ja też do makijażu lubię po prostu płyn micelarny i drugi jakiś żel. To jest rewelacyjne. To jest rewelacyjne. Ja mam skórę, jak mówię, taką normalną, w kierunku suchej. Czasem gdzieś mnie coś tam wypryszczy, ale to dosyć rzadko. To jest rewelacja. To jest rewelacja, ten taki bardziej, ta zielona butelka. Można też teraz to kupić oddzielnie. Tylko tak jak mówię, jeśli ktoś się nastawia na prestiżowy, piękny zapach, to tak nie jest. Ale się do tego zapachu przyzwyczaiłam. I mówię, tutaj gdzieś tam parę osób to użyło, to później było, o nie, faktycznie jaka tam buzia jest potem fajna. Także to jest taki ulubienie, z tego długo Wam nie pokazywałam, bo sama musiałam się zastanowić, co ja Wam powiem. Co ja Wam powiem, no ale naprawdę coś fajnego. Nawet można sobie zobaczyć u niej na stronie, jak ona właśnie wypuszczała te produkty, jak są te wideo opisujące, dla kogo to jest, dlaczego ona to stworzyła, jaka jest filozofia za tymi produktami, to naprawdę no ma gadkę. Ma gadkę, jak przekonała mnie. Ja też lubię tą całą estetykę marki Victoria Beckham Beauty, bardzo mi się to podoba, więc myślę, że jeszcze kupię, a byłoby idealnie, gdyby właśnie można było kupić same uzupełnienia. Więc zobaczymy, można urodziny, są jakiś większy kod zniżkowy, to może znowu kupię sobie to duo. Prestiżowe, bardzo fajne, na pewno jest dużo też innych, podobnych, fajnych produktów, ale to jest coś naprawdę fantastycznego. No, niestety, niestety. No i teraz mamy jeszcze kategorię rzeczy do włosów i dwa amerykańskie akcesoria. Zacznę od rzeczy do włosów. Więc tak, pokazywałam Wam już jakiś czas temu, to nawet dziś we vlogu było, jeszcze bardziej widzę, że światło wychodzi. Cudownie. Pokazywałam Wam we vlogu, że kupiłam sobie właśnie szampon, taki detoksykujący, ponieważ moja fryzjerka doradziła mi, żebym odstawiła wszystkie szampony takie i odżywki, maski fioletowe, niebieskie, bo ona mi powiedziała, że one mi bardziej przyciemniają włosy niż ochładzają i lepiej używać właśnie tego typu szamponów takich właśnie detoksykujących, bo one też te włosy tak właśnie oczyszczają, lepiej odświeżają i ten kolor też wygląda dłużej, lepiej. Ja jestem teraz świeżo tak po fryzjerze, no kurde. Jestem świeżo po fryzjerze, więc nie wiem, czy pierw idzie vlog, czy pierw idą ulubieńcy, bo już jesteście w przyszłości, wy już widzicie, co jest pierwsze na kanale, więc jak ktoś teraz też niedawno byłam na włosach, dosłownie chyba, nie wiem, przedwczoraj, trzy dni temu,
Ja już od jakichś chyba 3 miesięcy naprawdę nie używam tych filtrowych szamponów, to wszystko po prostu pochowałam. Używam teraz tylko i wyłącznie tego szamponu, tak powiedzmy 2 razy w tygodniu. Ja włosy szamuję 2 razy i to jest po prostu moje pierwsze mycie, później używam drugiego szamponu i naprawdę widzę różnicę w tym właśnie, jak moje włosy są takie bardziej, dłużej są czyste, bardziej odbite, mają trochę więcej objętości, takie, tak świeży, skarb jest taki bardziej świeży. Nowy plus też na sam kolor mam wrażenie, że faktycznie używanie tego szamponu wpływa, więc szampony bardziej detoksykujące, jak macie rozjaśniane włosy, chłodne włosy, niekoniecznie te fioletowe czy niebieskie. Już też wielu z Was o tym na analizach powiedziałam, że właśnie tak robię i też wiem, że kupiłyście albo ten szampon, albo jakiś inny po prostu detoksykujący. Nie musi konkretnie ten, ale kupiłam ten, jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo wydajny, też go na jakiejś tam promocji oczywiście kupiłam. Pięknie pachnie taką zieloną herbatą, tak mi się kojarzy ten zapach. Jakąś taką brzoskwiniową iced tea, jakąś iced tea dla mnie pachnie. A miałam kiedyś z tej marki szampon i odżywkę i miały tak niesamowicie mydlany zapach, że po prostu aż mnie podnosiło, jak używam. A to naprawdę fajne i przyjemne. I też wiem właśnie, że Gonia kupiła z mojego polecenia, też powiedziała, że jest fantastyczny. Do włosów produkt, który kupiłam też na jakiejś tam promocji z L'Oreala, bo ja z tej serii już miałam i szampon i odżywkę i maskę, ale to jest taki overnight krem, który zostawiamy na noc, jak coś to u mnie. I ja używam ten produkt na wieczór. Robię tak, że sobie wyciskam na taką szerokość palca, jakby 2 takie porcje i daję sobie na włos, przede wszystkim tutaj na przodę, bo to ja mam najbardziej te włosy rozjaśniane. I na przykład idę spać w warkoczu i używam go na wieczór przed myciem głowy. Ja go nie zostawiam tak, że na drugi dzień po prostu nie myję głowy, zawsze jest przed myciem. Bo tutaj piszę, żeby nałożyć i zostawić na noc. Ale dla mnie to jest taki produkt właśnie do nawilżania włosów i ja faktycznie widzę różnicę, że te włosy są takie bardziej sypkie, nawilżone, lepiej wyglądają. Bardzo też ten produkt ładnie pachnie. To jest 200 ml i ja to na jakiejś promocji kupiłam za chyba, nie wiem, 5 funtów, 4. Nie pamiętam, ale no myślę, że on po prostu będzie bardzo, bardzo wydajny. Więc jak macie rozjaśnione włosy, albo włosy, które potrzebują trochę więcej miłości, nawilżenia, to jest coś, co można używać właśnie na noc. Bardzo, bardzo polecam. No już się zbliżamy do końca, bo ostatnie kosmetyki, produkty, gadżety, które chcę Wam pokazać, to są gadżety kupione w amerykańskiej Sephorze, których tutaj ani w angielskiej Sephorze nie ma, w francuskiej Sephorze nie ma, w polskiej Sephorze nie ma, więc jeśli byście był w Stanach, albo ktoś by leciał i miałbyście chcieli, to myślę, że warto poprosić o te rzeczy. Z tym, że też oczywiście można zamówić przez internet, ale wiecie, spray do dezynfekcji rąk w formie mgiełki, który normalnie kosztuje 9 czy tam $10, to tutaj z przesyłką kosztuje 30. No to wiecie, nie ma co przepłacać. To nie jest rzecz pierwszej potrzeby, ale ja właśnie kupiłam sobie ten co to jest, że mgiełkę antybakteryjną, którą naprawdę bardzo, bardzo lubię, która jest super lekka, szybko jakby, wiecie, odparowuje, nie lepi tych rąk, bardzo to ładnie pachnie i kupiłam właśnie, jak na lotnisku kupowałam ostatnio z Dziai ten peeling, to też widziałam właśnie tam przy kasie, pani miała coś podobnego z jakiejś, nie wiem, czy to polska marka, ale okropne, lepią się, śmierdzą, walam tak alkoholem, po prostu użyłam to 2 razy, gdzieś to rzuciłam, nawet nie wiem, gdzie to jest. To jest coś fantastycznego, tylko mówię, to jest tylko w amerykańskiej Sephorze. Gdybym wiedziała, to bym sobie kupiła z 10 od razu, żebym polsko dała sobie po torebkach w aucie i mogła używać, a tak to no, inaczej, poprosiłam Gonię. Mówię, Gonia, 2 byś mi takie przywiozła, bo już to mi się naprawdę kończy. A też nie można jakiegoś refil kupić, nawet by się tutaj tego nie dało nigdzie uzupełnić, bo na eBayu to mówię, ja to widziałam, ale z wysyłką to dziś wychodzi 30 funtów, no bez przesady, to jest dalej tylko mgiełka dezynfekująca do rąk, ale jest naprawdę fajna, mówię, nie lepi się, bardzo ładnie pachnie, też fajna, psik, 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 bardzo mi się przyjemnie ją używa, więc teraz poprosiłam o wersję kokosową, także fajny bajer, szkoda tylko, że tak mało dostępny i kupiłam też tutaj, właśnie byłam w Nowym Jorku, szczotkę do włosów, bo może pamiętacie, że moja mi się po prostu rozwaliła i kupiłam z tej marki DAE, nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, jak ze starego YouTube'a teraz pokazuję i to jest jakaś wegańska marka produktów do włosów, też no właśnie mieli szczotki i tak mówię, no tak wygląda szczotka jak szczotka, ale ja mogę mieć włosy naprawdę z minimalną ilością odżywki zostawioną na chwilę, mieć takiego suchego kołtuna, a tu raz przyjadę i te włosy są rozczesane, ona w ogóle mi włosów nie szarpie, ja ją teraz tam wyczyściłam, to pewnie coś tam włosów zostało, ale nigdy tak mało włosów nie zostawało mi na szczotce, jak przy używaniu tej szczotki. Na panelach też już nie widzę tak włosów jak kiedyś, także jakbyście miały dostęp, potrzebowałybyście nowej szczotki, albo macie, nie wiem, dziecko, które nie znosi rozczesywania włosów, bo te włosy się plączą, to z tym nie ma szarpania. To jest naprawdę tak,
i te włosy są rozczesane. Ja już czeszę włosy od dołu, ale nie da się zapomnieć, nawet od samej góry już lecę od nasady i one są rozczesane, nic mi nie ciągnie, jakiś kołton jest to raz, dwa, wiecie. No po prostu, no cudowna jest ta szczotka, cudowna, to jest najlepsza szczotka ever, jaką używałam. I wiecie co, to już patrzę, to już wszyscy ulubieńcy. Sporo tego było, no ale mówię, nazbierało się, bo kilka miesięcy takiego filmiku nie było. Gdybym Cię miała 2 godziny, to bym pewnie z 2 godziny nagrywała, opowiadała, wiecie, bym tak po prostu na luzie. No ale już jest taka pora, że już mnie czas goni, a mam Cię jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, więc ja już kończę. Żegnam się z Wami, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy któryś z produktów używałyście, czy na coś Was skusiłam, czy na coś macie ochotę. A my widzimy się z niego w kolejnym filmiku, także kciuk do góry i do zobaczenia wkrótce. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.